Gdybym cofnął się w czasie o 80 lat i został przyłapany z tym, mógłbym nawet stracić głowę. Witam w nowym odcinku. Dziś zaprezentujemy Wam bezcenne znalezisko sprzed blisko 80 lat. Jest ono wyjątkowe o tyle, że w tamtym czasie można było za to stracić głowę. Ale zanim przejdziemy do tematu odcinka, mamy dla Was krótki komunikat. 2 miesiące temu postanowiliśmy zaproponować dodatkowy format na naszym kanale. Coniedzielny przegląd prasy, w którym pokazujemy, jak bardzo historia sprzed nawet 70, 80, 90 lat może być nam bliska. Powtórka z historii. Taki był tytuł pilotażowego odcinka i zresztą wielu z Was zauważyło, że z historii można wyciągać wnioski, a ucząc się na niej unikać błędów, które popełnione zostały w przeszłości. Przegląd prasy miał być urozmaiceniem, oddechem pomiędzy naszymi regularnymi wyprawami z Łukaszem Kaskiem, Łukaszem Herodem, Krzysztofem Bąkiem i ze mną, na które oczywiście wciąż zapraszamy Was w każdy czwartek o godzinie 20. Szczerze mówiąc, jeszcze przed publikacją pierwszego odcinka miałem obawy, czy ktokolwiek z Was, widzów przyzwyczajonych do snutych przez Łukasza barwnych opowieści, na które wspólnie zabieramy Was w ciekawe i tajemnicze miejsca, może być zainteresowany zupełnie inną formą, w której, umówmy się, prowadzący mówi przez 10 minut siedząc przed starymi gazetami. Nie jest to kino akcji, a jednak ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że wielu z Was podziela moją pasję. Otrzymaliśmy od Was mnóstwo miłych komentarzy. Zaproponowaliście wiele interesujących tematów na następne odcinki, a niektórzy z Was sprezentowali nam swoje zbiory. Poprzedni odcinek przeglądu prasy zdobył ponad 99% pozytywnych komentarzy. I to nie ja liczyłem głosy. Bardzo Wam za to wsparcie i zaangażowanie w imieniu nie tylko moim, ale i całego naszego zespołu dziękuję. Dziękuję Wam także za sugestie, co Waszym zdaniem można zrobić lepiej. Niektórzy z Was zwrócili uwagę na to, że nie wiedzą, kiedy będzie wyprawa, a kiedy przegląd prasy. Postanowiliśmy to dla Was uporządkować. Tworzymy siostrzany kanał, na którym prezentować będziemy przeglądy prasy. Jego nazwa, ilustrowany kanał codzienny, jest ukłonem wobec wolnego słowa i polskiej prasy, która została zniszczona przez Niemców podczas okupacji. Zajrzyjcie na kanał i jeśli Wam się spodoba, subskrybujcie i napiszcie komentarz. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. A teraz zapraszam na odcinek. Gdybym cofnął się w czasie o 80 lat i został przyłapany z tym, mógłbym nawet stracić głowę. To bezcenne znalezisko otrzymaliśmy od naszego wiernego widza Łukasza Suski. Zapraszam na jego stronę polski-kolekcjoner.pl. Znajdziecie tam mnóstwo ciekawych artefaktów. Jednym z niezwykłych skarbów, na jakie natrafił pan Łukasz, jest właśnie ta gazeta. To biuletyn informacyjny, wydawany podczas okupacji tygodnik konspiracyjny. Egzemplarz, który trzymam w dłoniach, został wydany 6 maja 1943 roku. O tym, z jakim charakterem gazety mamy do czynienia, świadczą choćby pierwsze słowa, komunikat, cytuję: zadanie MG – wykonać rozkaz. Pierwszą stronę poświęca wydarzeniu, które przedstawiliśmy Wam w odcinku pod tytułem Zamach na zbrodniarza. Chodzi oczywiście o Friedricha Wilhelma Krygera, który był pełnomocnikiem Himmlera do spraw umocnienia niemieckości w generalnym gubernatorstwie. Widzowie, którzy obejrzeli ten odcinek, być może pamiętają, że po przeprowadzeniu zamachu na Krygera podziemie było błędnie przekonane o zlikwidowaniu tego zbrodniarza. Ta, jak się później okazało, nieodpowiadająca rzeczywistości informacja została podana właśnie w biuletynie informacyjnym. Na pierwszej stronie czytamy: zgładzenie Krygera w odwet za swoją zbrodniczą działalność w Polsce, a w szczególności za ostatnie skazanie na śmierć 70 niewinnych Polaków. Szef policji w Generalnym Gubernatorstwie i zastępca generalnego gubernatora. Generał policji Kryger zgładzony został w Krakowie dnia 20 kwietnia 1943 roku o godzinie 9:50. Wczytując się w komunikat, możemy odnieść wrażenie, że jego autorzy są przekonani o powodzeniu akcji. Jak czytamy:
Był to apostoł terroru przeciwpolskiego, był to inspirator niemal wszystkich zbrodni popełnionych w ostatnich czasach na polskości przez władze niemieckie. On także ponosi odpowiedzialność za bestialską w swym przebiegu akcję wysiedleńczą w Zamojszczyźnie oraz za potworności likwidacji Żydów. Karząca dłoń Polski podziemnej ugodziła tym razem w centrum wrogiej nam woli. Jak silnie odczuły to władze niemieckie, najlepiej dowodzi fakt zatajenia zamachu na Krygera. Ciężko ranny dygnitarz hitlerowski zmarł w parę dni po zamachu. Tymczasem, do dnia dzisiejszego, prasa niemiecka milczy. W rzeczywistości Krüger nie zginął w zamachu. Na pewien czas zniknął natomiast z życia publicznego. Zobaczcie wspomniany odcinek, w którym poprosiliśmy rekonstruktorów o pomoc w przedstawieniu przebiegu zamachu na Krügera. Na następnych stronach możemy zapoznać się z relacjami wojennymi, a także oświadczeniem rządu polskiego w sprawie stosunków polsko-sowieckich, w którym czytamy, że rząd polski stwierdza stanowczo, że jego polityka zmierzająca do przyjaznego ułożenia stosunków pomiędzy Polską a Rosją sowiecką na zasadzie nienaruszalności państwa polskiego i jego pełnej suwerenności znalazła i znajduje całkowite poparcie narodu polskiego. Świadom swej odpowiedzialności wobec własnego narodu i wobec aliantów, których jedność rząd polski uważa za kamień węgielny przyszłego zwycięstwa, zwrócił się pierwszy w czerwcu 1941 roku do rządu sowieckiego o porozumienie pomimo wielu tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce od momentu wkroczenia wojsk sowieckich na terytorium Rzeczypospolitej. Tak wygląda wydanie, króciuteńkie wydanie, biuletynu informacyjnego z 6 maja 1943 roku. Za jego udostępnienie serdecznie dziękujemy panu Łukaszowi Susce. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym niezwykłym znalezisku. Jeśli lubicie przegląd prasy, zachęcam was do subskrybowania naszego nowego siostrzanego kanału, do którego zaprowadzi was link umieszczony w opisie pod tym filmem. Znajdziecie tam już pierwszy film. Klikajcie też w dzwonek, który przypomni wam o nowych filmach. W czwartek widzimy się na kolejnej wyprawie z Łukaszem. Do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów. Wspierają nas m.in. Adamigo 50, Awid 2, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barsz, Bajker Budzyk, Radosław Burczyk, Artur Chojecki, Gildorf K, Ola Kałuża, Kamil Klarecki, Michał Komisarski, Krystian Kulikowski, Marcin Lukomski, Bartosz Łyżwa, Elsenau Militaria, Galicja Production, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kanak, Anna Kudła i Damian Ślemp. Ogromnie wam za to dziękujemy.